Witam Państwa w subiektywnym fleszu giełdowym. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania jest, czy konsument wesprze WIG. WIG generalnie porusza się w trendzie bocznym od ponad roku i tutaj brak jest istotnych zmian, jeżeli chodzi o układ techniczny. Być może ewentualne sforsowanie przez DAX swoich historycznych maksimów spowoduje poprawę sytuacji na WIG-u, przy czym póki co to nie nastąpiło i DAX próbuje wejść ponad swoje historyczne poziomy. To, na co zwracamy uwagę w ostatnim czasie, to, że realny fundusz płac, ta niebieska linia, jest wyraźnie dodatni, powyżej 5%. W przeszłości występowały takie sytuacje, że wzrost realnego funduszu płac, czyli to, co ludzie mogą wydać na jedzenie, na paliwo, mają więcej teraz tych środków, wzrost realnego funduszu płac sprzyjał wzrostowi WIG-u. Aktualnie fundusz realny płac rośnie. No i wydaje się, że tutaj ta sytuacja raczej powinna sprzyjać w średnim terminie WIG-owi. A warto jeszcze odnotować, że spadek cen ropy naftowej na giełdach światowych, w konsekwencji spadek cen benzyny i ropy na stacjach paliw powoduje, że ten realny fundusz płac najprawdopodobniej będzie rósł bardziej. To generalnie powinno sprzyjać WIG-owi. Reasumując, póki co WIG nadal jest w trendzie bocznym od ponad roku, a niesforsowanie przez DAX swoich historycznego maksimum powoduje, że poprawa sytuacji na WIG-u wydaje się mniej prawdopodobna, ale warto dodać, że realny wzrost realnego funduszu płac powinien sprzyjać WIG-owi w średnim terminie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień.